To, co dzisiaj się stało w kancelarii premiera, to jest absolutny skandal. Białoruś, Rosja, Putinada, kolejny raz. Dziennikarka tygodnika Solidarność Monika Rutkę, wykonująca swoją pracę, została ukarana przez urzędniczkę KPRM-u, panią Agnieszkę Rucińską, zakazem udziału w konferencjach premiera. Za co? Miała czelność zadać panu premierowi trudne pytanie, wytknąć mu oczywiste kłamstwo w sprawie jego paskudnej wypowiedzi na temat pana prezydenta Donalda Trumpa. Republiki, telewizji Republika nie wpuszczają na konferencje prasowe. To nie są demokratyczne standardy. To jest czysty, polityczny bandytyzm rządu Donalda Tuska. Dziękuję pięknie. Panie premierze, Monika Rutka, tygodnik Solidarność. Mam takie pytanie. Na jednym ze spotkań przedwyborczych w lutym mówił pan o tym, albo sugerował pan związki Donalda Trumpa z Moskwą. Jak w świetle takich wypowiedzi, również tego, jak wypowiadał się na temat Donalda Trumpa minister Sikorski czy Bogdan Klich, wyobraża pan sobie dalej to dobrą współbudowanie dobrych relacji polsko-amerykańskich? Słuchajcie, no nie będziemy czarowali świata i wszystko jest mniej więcej jasne. Znaczy, jeśli chodzi o prezydenta Donalda Trumpa, to mamy w pamięci jego kadencję. To nie jest, ja byłem nie tylko obserwatorem, ale także uczestnikiem dziesiątek spotkań, które dotyczyły także relacji z Rosją. I no, prezydent Trump ma jedną cechę, która ułatwia zrozumienie jego intencji, poglądów czy emocji. Jest człowiekiem otwartym i mówiącym chyba to, co myśli. W związku z tym prezydent Trump i to jest jego, to może być jego przewaga w tych geopolitycznych grach, potrafi zaskakiwać decyzjami czy manewrami, więc poczekajmy na przede wszystkim na dokonanie się tego procesu wyborczego, bo wiadomo, to w styczniu prezydent Trump obejmie swój urząd i pierwsze decyzje. I sympatie, i antypatie nie mają tutaj nic do rzeczy. I oczekujemy tego samego, ale szczególnie od polskich polityków, żeby uznawali, że wszystkie państwa, nawet najpotężniejsze, będą szanowały bezdyskusyjnie werdykt polskich wyborców. Więc ambasadorem, ministrem spraw zagranicznych będą ci politycy, którzy realizują polski interes, a nie którzy się podobają mniej lub bardziej innym państwom. I mam nadzieję, że następnym razem politycy PiS-u ugryzą się w język, zanim będą takie bzdury wypowiadali. W ich interesie jest, żeby przynajmniej umieli zamilknąć wtedy, kiedy nie mają nic mądrego do powiedzenia. I bardzo dziękujemy. Przepraszam, ale wylot jest. To pytanie nie dotyczyło wypowiedzi ministra Błaszczaka, byłego ministra Błaszczaka, tylko pana wypowiedzi podczas tego spotkania przedwyborczego o tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą. Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. Trump, jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Jego pobyty w Moskwie, jego dziwne interesy, cały świat huczał od dwuznacznych nagrań Trumpa z kobietami nagrane przez rosyjskie służby, etc., etc.